samego aktu stworzenia wynika, że mężczyzna i kobieta są sobie równi. Pamiętamy tę scenę, kiedy Pan Bóg zsyła na Adama sen i stworzenie Ewy nie było kompletnie domeną Adama. W dzisiejszym czytaniu z księgi świętego Pawła Apostoła do Efezjan słyszymy o tym, że żony mają być poddane swoim mężom. No, oczywiście to może wywołać jakąś dyskusję, ale wcześniejsze słowa świętego Pawła odnoszą się bezpośrednio do Księgi Rodzaju, do stworzenia kobiety i mężczyzny. Małżonkowie, bądźcie poddani sobie wzajemnie. A więc mąż ma prawo być głową, czyli źródłem bezpieczeństwa, źródłem takiej ochrony dla całej rodziny i dla swojej żony, jedynie w jednym przypadku, jeżeli potrafi ją miłować. Jeżeli nie, pozbawia samego siebie takiego prawa. Proste. Na drzewo krzyżą poniósł ciężar mój Boży Syn, Panu w Pan. Posłuszny.